Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na lekcję z cyklu A co było na maturze rozszerzonej? Na tym spotkaniu zajmiemy się zadaniami na dowodzenie. Na dowodzenie związanymi z wyrażeniami algebraicznymi, a więc zapraszam do analizy tych przykładów, które były na poprzednich egzaminach maturalnych. Zadanie numer 1 to zadanie z matury z maja, tak faktycznie, która odbyła się w czerwcu 2020 roku. Zadanie 8 za 3 punkty. Liczby dodatnie a i b spełniają równość a kwadrat plus 2a równa się 4b kwadrat plus 4b. Wykaż, że a równa się 2b. Ja od razu zapisałam, że a i b to są dodatnie, napisałam większe od zera. No i oczywiście ładnie, to jest nasze założenie, że a i b to są dodatnie i ta równość jest założeniem. A my mamy wykazać, czyli zapisujemy sobie teza, mamy wykazać, że a to się równa 2b. Ma nam to wyjść, że a to się równa 2b. Nie wolno nam tutaj podstawić za a 2b, bo to nam ma wyjść. Tutaj musimy odpowiednio dowód przeprowadzić. A więc, no będziemy tutaj robić dowód wprost, ze względu na to, że przypuszczamy, że tutaj nam wyjdzie bezpośrednio poprzez przekształcenie tego równanka, wyjdzie nam, że a to jest 2b. No przekonajmy się o tym. A więc, możemy przepisać założenie, ponieważ to jest dane w zadaniu. Próbujmy sobie to równanko jakoś przekształcić. No pierwsze, co nam przychodzi do głowy, wszystko wszędzie na jedną stronę. No to przenosimy. Czyli a kwadrat dodać 2a minus 4b kwadrat minus 4b równa się 0. I tak, kłania nam się metoda grupowania, ale gdybym ja pogrupowała to z tym, to niestety się nic by mi to nie dało, ponieważ tu są same a, tu są same b. Ja muszę tak pogrupować, żeby troszkę pomieszać. Czyli tak, to będę chciała z tym pogrupować, prawda? A to z tym. W związku z czym tutaj ja zmienię po prostu kolejność na razie zapisu, żeby to było bardziej czytelne. Mogę to zrobić, prawda? Mogę zmienić sobie kolejność. I teraz, tutaj zauważmy wzór skróconego mnożenia. Właśnie w jednym nawiasie będzie a minus 2b, a w drugim będzie a plus 2b. Wzory skróconego mnożenia tutaj w tym wypadku na różnicę kwadratów, no po prostu musimy mieć dobrze opanowane, bo takie wzory byle kiedy będą występować. Dodać, a tutaj co wyciągniemy przed nawias? No dwójeczka, zdecydowanie. Czyli nam zostanie w nawiasie a minus 2b i to się równa 0. I teraz mówię o metodzie grupowania, ponieważ ona tutaj nam się sprawdzi, ponieważ ten nawias jest identyczny z tym nawiasem. Czyli ja ten wspólny nawias mogę dać do przodu. Czyli ja to będę pisała, czyli to a minus 2b, ja to daję do przodu przed nawias i w tym, w drugim nawiasie, co mi zostanie? Zostanie mi to, czyli a dodać 2b i zostanie mi tutaj plus 2. No i to się równa 0, zgodnie z metodą grupowania, prawda? Wzięłam to i wyciągnęłam do przodu, czyli zostało mi wewnątrz a plus 2b plus 2. No to skoro tak, tu mamy mnożenie. Kiedy z mnożenia wychodzi 0? Wtedy, kiedy pierwszy tutaj ten czynnik jest zerem, albo drugi czynnik, u nas mówimy drugi nawias, nie? Jest zerem. No to skoro tak, to popatrz, z tego nam wychodzi a równe 2b, tak jak miało wyjść. A teraz, co to jest za równanko? Popatrzmy. Nie na darmo było takie założenie, że a i b jest dodatnie. To skoro a i b jest dodatnie, no to to jest liczba dodatnia, to jest liczba dodatnia, czyli całość jest dodatnia. No to jak ja do dodatniej dołożę dwójkę, no to dalej jest dodatnia. No to liczba dodatnia nigdy nie da zera. Czyli tutaj będzie sprzeczność. Sprzeczność, ale w tym równanku. Czyli mogę napisać, że to właśnie równanie powyższe, tak? Równanie powyższe jest sprzeczne, prawda? Albo sama sprzeczność, albo że równanie powyższe jest sprzeczne. Czyli okazuje się, że skoro mam podany taki warunek, to moje a musi być równe 2b, bo z tego nigdy nie wyjdzie 0, prawda? No to żeby z iloczynu wyszło 0, no to z tego musi wychodzić 0. No to wychodzi wtedy, kiedy a jest równe 2b. Czyli na podstawie tej informacji przekształcamy i dochodzimy do wniosku, że musi być to spełnione. Czyli nasze a jest równe 2b, co kończy nasz dowód. Zadanie numer 2 to zadanie z maja 2019 roku, zadanie 8 za 3 punkty.
Udowodnij, że dla dowolnych dodatnich liczb rzeczywistych x i y, takich, że x jest mniejsze od y, i dowolnej dodatniej liczby rzeczywistej a, prawdziwa jest nierówność x plus a podzielone przez y plus a, dodać y podzielone przez x jest większe od dwójki. Ja tutaj te wszystkie założenia przepisałam, czyli x i y miały być dodatnie, zapisałam większe od zera, no i że należą do rzeczywistych. Dalej, x miało być mniejsze od y, to trzeba zapisać. I jeszcze było, że a ma być rzeczywistą liczbą, ale dodacją zapisałam a większe od zera. No i to jest nasze założenie. Natomiast co my mamy wykazać? My mamy wykazać taką tezę, że taka nierówność jest prawdziwa. Ja oczywiście, widząc nierówność w zadaniu dowodowym, od razu polecam przeprowadzić dowód nie wprost. Więc zapiszemy sobie, że prowadzimy dowód nie wprost. Na czym ten dowód nie wprost będzie polegał? Będzie polegał na tym, że ja zaprzeczę tezę, czyli x dodać a podzielone przez y dodać a, do tego dodać y podzielone przez x, ja śmiem twierdzić, że to jest mniejsze lub równe 2. Czyli nie większe niż 2, tylko ja zaprzeczam. Czyli mniejsze lub równe 2. No i teraz próbuję rozwiązać taką nierówność. No to co? Ze względu na to, że zarówno x, jak i a, jak i y są liczby dodatnie, no to to jest, prawda, liczba dodatnia. Y plus a jest dodatnie. No to co? Pomnóżmy sobie obustronnie przez y dodać a. Wtedy będę miała tutaj x dodać a, dodać, będę miała y przez x pomnożone przez y dodać a i mniejsze lub równe 2 pomnożone przez y dodać a. No i jeszcze bym chciała tego xika się pozbyć, pomnożę obustronnie przez x, no bo x jest liczbą dodatnią. To wszystko wynika z założenia. Bo wiesz, gdybym nie wiedziała, to tu jest problem, bo trzeba byłoby rozważyć przypadki, bo albo się zmienia zwrot nierówności, albo nie, prawda? Jak mnożę przez liczbę dodatnią, to nic mi się nie zmienia. Czyli będę miała tak, x razy x to x kwadrat dodać a razy x to ax dodać. Teraz ten x mi się skróci, więc od razu napiszmy y razy y, y kwadrat dodać i tu mamy ay jest mniejsze lub równe i tu będę miała 2y razy x, czyli będzie 2, niech będzie xy, dodać 2a razy x, czyli 2ax. No pierwsze, co się nasuwa, przenieść wszystko na jedną stronę. Ja to będę tutaj zapisywała, czyli x kwadrat dodać ax dodać y kwadrat dodać ay minus 2xy i minus 2ax i to jest mniejsze lub równe od zera. No są jakieś wyrazy podobne tutaj, tutaj. No i ewidentnie chciałabym tutaj jakiegoś rozrzuconego mnożenia. Czyli tak, x kwadrat potrzebne mi do wzoru. Dalej, pasowałoby mi y kwadrat i jeszcze minus 2xy, czyli tak napiszę, minus 2xy, dodać y kwadrat. No to teraz dalej co mamy? Dodać ay i ax minus 2ax to jest minus ax. I to jest mniejsze lub równe od zera. No to skoro tak, to zwijam teraz to we wzór skróconego mnożenia, czyli x minus y i to do kwadratu, dodać. Teraz tutaj, no tutaj nie ma wzoru, ale dobrej a wyciągnę przed nawias. No to wyciągnę sobie a przed nawias i mam y minus x i to jest mniejsze lub równe od zera. No i teraz analiza. Skoro x minus y jest do kwadratu, to znaczy, że ta liczba będzie zawsze większa lub równa 0. Ale uwaga, ze względu na to, że ja wiem, że x jest mniejsze od y, to one nie będą równe x z y, czyli zawsze tutaj będzie liczba dodatnia, po prostu dodatnia, ponieważ 0 byłoby osiągalne tylko wtedy, kiedy x byłoby równe y. Ale wiemy z założenia, że tak być nie może, bo x ma być mniejsze od y. No dobra, no to dalej tutaj z kolei patrzymy, analizujemy. To a jest dodatnie, to może zapiszmy dodatnie jest, wiadoma sprawa z założenia. I z kolei y minus x. Skoro y, widzimy tutaj, jest większe od x, albo inaczej czytamy, x jest mniejsze od y, jakkolwiek, nie? Mi pasuje, y jest większe od x, tak przeczytać, to tu jest większa liczba od tej. No to na pewno jak odejmę od większej mniejszą, to będę miała liczbę dodatnią. Czyli ostatecznie, popatrz, gdybym ja tutaj tak to sklamrowała, dodatnia, dodać dodatnia, to na 100% jest dodatnia. No to skoro to dodatnia, a ja tu twierdziłam, że mniejsza lub równa od zera, no to jest to ewidentna sprzeczność. I dowód nie wprost musi się kończyć sprzecznością. Wtedy zapisujesz, co kończy dowód. No i mamy po zabawie.
Zadanie numer 3 to zadanie z czerwca 2019 roku, zadanie 9 za 3 punkty. Udowodnij, że dla każdej liczby nieparzystej n wyrażenie n do piątej minus 3n do czwartej minus n dodać 19 jest podzielne przez 16. Ja to moje wyrażenie nazwałam sobie x-em, żeby była łatwiejsza teza do zapisania. A więc, co jest podane w zadaniu? W zadaniu jest podane, że n to jest liczba nieparzysta, napisałam słownie i ja sobie moje to wyrażenie nazwałam x-em. A teraz, co ja mam wykazać? Czyli moja teza. Ja mam wykazać, że mój x jest podzielny przez 16, a więc ma postać 16 razy coś. No to niech będzie 16 razy s, tylko trzeba zapisać, że s należy do liczb całkowitych. W szczególnym przypadku mogą być naturalne, ale ogólnie najlepiej napisać do całkowitych. No bo wyobraź sobie, jaka to liczba, żeby była podzielna przez 16, na przykład 32. Dlaczego? Bo 32 to jest 16 razy 2. Inna liczba. Na przykład podzielna przez 16. No 16, bo dlaczego? Bo 16 razy 1 to jest 16, a więc musi tu być liczba całkowita, to s, żeby tego x przedstawić jako 16 razy jakaś całkowita. No to skoro tak, przechodzimy do dowodu. I teraz od czego zaczniemy? Myślę, że bardzo ważną rzeczą tutaj w tym zadaniu jest to, że podane jest, że n to jest liczba nieparzysta. No więc, ja zapisałam słownie, no ale wiemy, że tak chcemy profesjonalnie to zapisać. Czyli co to znaczy, że n jest liczbą nieparzystą? To znaczy, co to jest w ogóle liczba nieparzysta? To jest taka liczba, która przy dzieleniu przez 2 daje resztę 1. A więc ja mogę to zapisać w postaci 2k plus 1, gdzie oczywiście k należy do zbioru liczb całkowitych. To jest liczba nieparzysta, jej postać ogólna. Wiesz, ja nie wiem, czy ja mam nieparzystą wziąć siódemkę, czy nieparzystą wziąć dziewiątkę. Ja mam wziąć dowolną, dla każdej, bo to jest dowód, dla każdej takiej nieparzystej takie wyrażenie jest podzielne przez 16. Dlatego ja muszę postać ogólną tej liczby nieparzystej i ona właśnie ma taką postać 2k plus 1. No dobrze, na pewno w pewnym momencie to będziemy postawiać, ale myślę nie teraz. Dlaczego? No bo to bym musiała do potęgi piątej. No tak za bardzo mi się nie chce jeszcze. W związku z czym na razie to przepiszmy. To nasze wyrażenie, które ja nazwałam x-em. I teraz tak, ja mam wykazać, że podzielę przez 16. Czyli widzisz, tutaj jest ta dziewiętnastka. Ale w tej dziewiętnastce jest szesnastka, prawda? Czyli ja bym tu zapisała tak. N do piątej minus 3n do czwartej minus n, dodać 3 i dodać 16. I tu się tą szesnastką nie będziemy przejmować, bo sobie ją będziemy przepisywać. Później ją na samym końcu wyłączymy przed nawias, no i doprowadzimy tego, że będzie 16 razy coś tam i to coś tam jest całkowite. No dobra, a popatrz, jak się nam fajnie zrobiło. Tutaj mogę pięknie metodę grupowania z tych dwóch, wyciągnę sobie n do czwartej, zostanie mi w nawiasie n minus 3, a z tych dwóch wyciągnę minus, tak jakby 1, zostanie w nawiasie n minus 3. No i to plus 16 sobie przepisuję cały czas. No to teraz, zgodnie z tym, że te nawiasy są takie same, to nasza metoda grupowania się nam udała, czyli ja teraz mogę napisać, no mogę napisać w zasadzie x równa się, mogę równa się kontynuować, nie ma to znaczenia. Czyli będę miała tak n minus 3, bo to wyciągam do przodu przed nawias i w nawiasie mi zostanie n do czwartej minus 1, czyli n minus 3 mnożę przez n do czwartej minus 1, ale na końcu muszę napisać plus 16. No to to się równa, no to tu bym jeszcze coś chciała wzór skróconego mnożenia. No rozpisuję najlepiej jak się da, prawda? Czyli n kwadrat minus 1 razy n kwadrat plus 1. Różnica kwadratów. No i plus 16. No to tutaj rozpisałam ten wzór, ale widzę, że tutaj też mam wzór do rozpisania. Wiesz, ja chcę do samego końca doprowadzić do najprostszej postaci, czyli n minus 3 razy n minus 1 razy n plus 1, bo to rozpisuję, i razy n kwadrat plus 1, no i plus 16. Na razie żadna szesnastka mi jeszcze nie wyszła tutaj z tego, no nie? Więc teraz już nie mam opcji. Muszę podstawić. Ja muszę podstawić to 2k plus 1. Nie robiłam tego wcześniej, za wcześnie, bo ja chcę dopiero w tym momencie podstawiać. Czyli ja podstawiam w miejsce każdego n-a 2k plus 1. Czyli będę miała tak 2k plus 1 minus 3. Raz. 2k plus 1 minus 1. Raz. 2k plus 1 plus 1. Razy. 2k plus 1
do kwadratu plus 1, popatrz, otworzyłam jeszcze jeden nawias. Dlaczego? Dlatego, że ja to będę musiała podnieść do kwadratu, oczywiście, wzorem skróconego mnożenia. No to wykonujemy. Tutaj będziemy mieć tak. 2k minus 2. Dalej. Będzie tutaj samo 2k, no bo to mi się zlikwiduje. Dalej, tu będę miała 2k plus 2 i tutaj będę miała podnoszę, czyli będę miała 4k kwadrat. Dodać 4k, prawda? Dodać będę miała 1 i jeszcze dodać 1, czyli od razu można przydodać 2, żeby było szybciej i za całością dodać 16. Skoro tak, to ja bym jednak tą 16 chciała sobie wydobyć, nie? Czyli tak, tu wyciągam dwójkę przed nawias, czyli będę miała 2 razy k minus 1. Razy 2k. Razy. Tutaj wyciągam znowu dwójkę i będę miała w nawiasie k plus 1. I tutaj też wyciągam dwójkę i będę miała 2k kwadrat plus 2k plus 1. No i za całością jeszcze to plus 16. To się równa. Teraz widzimy, że chciałabym sobie, wiemy, mnożenie jest przemienne, więc ja sobie te dwójeczki chcę pomnożyć, no bo 2 razy 2 razy 2 razy 2, no da mi 16. No to będę miała 16 i tak, k minus 1 razy k plus 1 razy 2k kwadrat plus 2k plus 1 i jeszcze oczywiście za całością plus 16. Jesteśmy już bardzo blisko, no bo teraz wystarczy, że ja tą wspólną szesnastkę tu i tu wyciągnę przed nawias. Czyli będę miała tak 16, a w nawiasie co będę miała? K minus 1 pomnożone przez k, pomnożone przez k plus 1, pomnożone przez 2k kwadrat plus 2k plus 1 i jeszcze za całością mam plus 1. Zamykam ten nawias i teraz popatrz, to wszystko to jest moje S. Czyli ja mogę napisać, że to jest 16S. A tak właśnie miało mi być. 16S, tylko uwaga, trzeba być pewnym, że S to jest liczba całkowita. Oczywiście, że będzie, bo przecież K było całkowite. No bo jak tworzę liczbę nieparzystą, to K musi być całkowite. No więc tu całkowite, 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 prawda? Więc nie ma problemu, na czym kończymy sobie nasz dowód. Zadanie numer 4 to zadanie z maja 2018 roku. Zadanie 8 za 3 punkty. Udowodnij, że dla każdej liczby całkowitej k i dla każdej liczby całkowitej m liczba k do trzeciej m minus km do trzeciej jest podzielna przez 6. Czyli ja sobie tą liczbę znowu nazwałam x i to jest moje założenie tutaj, czyli założeniem jest to, że k i m to są całkowite i że sobie wprowadziłam takiego x-a. I ja mam wykazać, czyli napiszemy sobie tezę, że ten mój x jest podzielny przez 6. Czyli zgodnie z tym, jak wcześniej zadanie robiliśmy, no to podzielny przez 6, no to napiszmy sobie 6 razy jakieś s, gdzie s należy do całkowitych. No i przeprowadzamy dowód. I teraz tak, na początek myślimy sobie, że będziemy to bardzo podobnie robić, jak zadanie to wcześniejsze. No to próbujemy tutaj tego x-a, coś z nim zrobić, prawda? No to ja spróbuję to zrobić, coś. Czyli co tu mogę ewentualnie? No wyciągnąć przed nawias k razy m. Wtedy w nawiasie mi zostanie k kwadrat minus m kwadrat. To co jeszcze mogę? K razy m, k minus m pomnożone i pomnożone jeszcze przez k plus m. I teraz, tamto zadanie było troszkę łatwiejsze. Dlaczego? Bo tam było podane, że to jest liczba nieparzysta, więc ja jeszcze coś mogłam podstawić. I wtedy gdzieś tam wyciągałam przed nawias. Natomiast tutaj jakby zatrzymujemy się. No bo ja tutaj już nic nie wyciągnę przed nawias, prawda? No zrobiłam, co mogłam. Rozpisałam tu wzorem skróconego mnożenia, no ale tak naprawdę stoimy. I mamy teraz wykazać podzielność przez 6. No to zrobimy to teraz zadanie troszkę inaczej, bo to zadanie jest no, dużo trudniejsze od tego wcześniejszego. Dlaczego? Dlatego, że teraz musimy skorzystać z cechy podzielności przez 6. No to kiedy liczba dzieli się przez 6? Wtedy, kiedy dzieli się przez 2 i przez 3. Czyli my ten dowód jakby rozdzielimy na dwie części. Czyli pierwsza część dowodu to będzie sprawdzam, tak zapiszemy sobie, podzielność tej mojej liczby x przez 2. Sprawdzam podzielność przez 2.
Później sprawdzę sobie podzielność przez 3 i na końcu napiszę, co kończy dowód, bo to jest oczywiste, że liczba, która się dzieli przez 2 i przez 3, dzieli się przez 6. No to skoro tak, skoro mam sprawdzić podzielność x przez 2, to ja muszę rozpatrzyć, jakie przypadki, bo przecież ja wiem, że moje k i m to są jakieś całkowite. Ale wiemy, z tą podzielnością przez 2 było tak, że jakie mogły być opcje? No albo mogły być obie podzielne przez 2, albo mogła być sytuacja, że jedna jest podzielna przez 2, druga nie. Albo obie są niepodzielne przez 2. I my musimy te przypadki rozpatrzyć. Czyli pierwszy przypadek będzie taki, że moja liczba k to jest podzielna przez 2. No bo ja sprawdzam tą podzielność przez 2 tego x, ale muszę te k najpierw rozpisać, jakie mogą być przypadki. No więc moje k, skoro ma być podzielne przez 2, no to niech będzie w postaci, weźmy sobie na przykład 2w, niech będzie, oczywiście, gdzie w należy do liczb całkowitych, ale jeszcze biorę to m, no to m niech będzie jakieś 2u teraz, gdzie u należy do całkowitych. Czyli najpierw robię ten przypadek, że obie są podzielne przez 2. No to popatrz, jeżeli ta jest podzielna przez 2 i ta jest podzielna przez 2, no to podzielność przez 2 liczby x jest trywialna, ale zapiszmy. X to się równa 2w razy 2u razy 2w minus tam 2u i tu mamy 2w plus 2u. No to ja tutaj już nie muszę się zastanawiać, bo podzielność przez 2 to mam 2 razy coś, czyli to, prawda, to jest jakieś moje, nie było literki n, niech będzie, czyli to się równa 2n, no i faktycznie to n jest liczbą całkowitą, czyli zgadza się. Pokazałam podzielność przez 2 w tym przypadku. Chociaż to był oczywisty przypadek, ale no rozpisujemy. No to teraz weźmiemy sobie, że obie nie są podzielne przez 2, czyli oczywiście, że 2w plus 1 ma postać, gdzie w należy do całkowitych, a m to będzie 2u plus 1, gdzie u należy do całkowitych, czyli obie nie będą, to k i m nie będą podzielne przez 2, czyli moje x to się równa. No czyli za k postawiam 2w plus 1. Raz, 2u plus 1. Razy. I teraz tutaj postawiamy 2w plus 1, mamy odjąć, 2u odjąć 1. I razy 2w plus 1, dodać teraz 2u plus 1. No to skoro tak, no to co? No to tutaj mamy 2w plus 1, przepisujemy 2u plus 1. Tutaj mamy sprawę czystą, więc od razu wyciągnę sobie tą dwójeczkę przed nawias i napiszę ją tu z przodu i będę miała w nawiasie w minus u i już tą dwójkę mam, więc to sobie przepiszę. 2w dodać 2u dodać 2. No i teraz to też mogę sobie potraktować jak o jakieś tam n, prawda? Czyli mamy tą postać 2n, gdzie n należy do całkowitych. Czyli pokazałam, że w tym przypadku moja liczba x też jest podzielna przez 2. No to teraz trzeci przypadek, tu muszę oddzielić tak, żeby nam tutaj nie pomieszało się, prawda? Czyli trzeci przypadek, na razie sprawdzamy cechę podzielności przez 2. Prawda? Sprawdzamy tutaj tą podzielność przez 2. No to skoro tak, no to zapiszemy sobie, że teraz weźmiemy sobie, że jedna jest podzielna przez 2, to niech będzie to w, a druga nie jest podzielna przez 2, niech będzie 2u plus 1, gdzie u należy do całkowitych. Oczywiście jest to przypadek, znowu myślę, widać, że trywialny, dlatego że już ta dwójka jest tutaj, to ja tylko tyle zapiszę, 2w i tu mamy 2u plus 1, tu mamy 2w minus 2u minus 1, a tu mamy 2w dodać 2u plus 1, czyli znowu mogę napisać, że to jest odtąd dotąd w zasadzie. Żeby było porządnie, to jest moje n, czyli to się równa 2n i n oczywiście też należy do całkowitych, bo tutaj nie ma żadnego problemu, prawda? W związku z czym pokazaliśmy, że liczba x, prawda, jest podzielna przez 2. W każdym przypadku, w tym przypadku, w tym przypadku i w tym przypadku. No to dobra, to teraz będziemy mieć drugą część. Sprawdzam podzielność przez 3. Tego x przez 3. Tutaj oczywiście widzimy, że będziemy mieć więcej przypadków, więc może niektóre przejdziemy już szybciej, żeby się zmieścić, bo będzie analogiczne rozumowanie. Czyli tak,
Pierwszy przypadek zrobimy sobie, że obie są podzielne przez 3. Czyli K to się równa u nas będzie teraz podzielne przez 3, czyli 3W. I M to będzie jakieś 3U. I W i U należy do całkowitych. Czyli wtedy oczywiście sytuacja jest, no można powiedzieć, trywialna, czyli x to się równa, zapiszemy, aczkolwiek nie będziemy tu się przejmować. 3w razy 3u razy, i tu mamy 3w minus 3u razy 3w plus 3u. No i tak samo mogę zrobić, tą trójeczkę już wydobyłam, prawda, mam ją z przodu, przy podzielności ona jest mi potrzebna, czyli mogę sobie potraktować jako, no niekoniecznie musi być też literka n, może być jakaś literka zupełnie, którą nie używaliśmy jeszcze, no to niech będzie p, prawda, czyli to się równa 3p, gdzie p należy do liczb całkowitych. No to teraz spróbujmy drugi przypadek zrobić, czyli tak, z podzielnością przez 3 jest o tyle gorzej, że może być reszta 1, może być reszta oczywiście 2. I teraz zastanówmy się, jeżeli K byłoby równe, gdy byłoby równe postaci 3W, czyli byłaby podzielna przez 3, a ta druga byłaby 3U plus 1, prawda? Lub ta druga byłaby 3U plus 2, czyli dawałaby resztę albo 1, albo resztę 2 i tu zapiszmy W i U należą do całkowitych, to i tak X byłoby ok. Dlaczego? Bo ta trójka byłaby stąd. Nieważne, co by się działo, prawda? Gdyby było na odwrót, czyli gdyby M było po prostu podzielne przez 3, to nie miałoby znaczenia, bo czy K, czy M to jest ile oczy, to w ogóle kompletnie nie ma znaczenia, prawda? W związku z czym może już nie będę pisała tego, tylko od razu napiszemy x to się równa 3p, gdzie p należy do całkowitych, więc to jakkolwiek na odwrót to nie ma kompletnie znaczenia. Od razu, bo tutaj widać tą podzielność przez 3. No dobra, no więc trzeci przypadek. Tutaj w tym pierwszym rozpisałam, a w tym drugim już myślę, że sobie możesz sam nawet poradzić i rozpisywać, chociaż robimy to bardzo, 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 bardzo profesjonalnie. No to teraz trzeci przypadek. Jaki teraz weźmiemy? No weźmiemy ten przypadek, żeby żadna nie była podzielna przez 3. Czyli moja K niech będzie dawała resztę 1 i moje M też niech daje resztę 1, no bo taki przypadek musimy zanalizować i W i U należą do całkowitych, prawda? Musimy taki przypadek zanalizować. No to skoro tak, to nasz X to się równa. I teraz podstawiamy. 3W plus 1 razy 3U plus 1 razy. Teraz jak odejmę to minus to, może od razu, to będę miała 3W minus 3U. A jak dodam, to będę miała 3W dodać 3U dodać 2. No to zastanówmy się, czy bylibyśmy w stanie tutaj trójkę wyłączyć przed nawias. Jasne, że tak z tego. Czyli ja to wyłączę i zapiszę 3W plus 1, 3U plus 1, prawda? Tu będę miała W minus U i jeszcze będę miała razy 3W plus 3U plus 2. Czyli zgadza się, że ja tutaj mam tą trójeczkę wyłączoną, czyli mogę też napisać, że tutaj jest to nasze P, czyli to się po prostu równa 3P, gdzie P należy do całkowitych. No teraz kolejny przypadek, jaki może być. No może być taka sytuacja, że teraz będą dawać resztę 2, czyli 3W plus 2, a M to jest 3U plus 2. No i oczywiście to nasze W i U należy do liczb całkowitych, prawda? Cały czas to musimy zapisywać. W związku z czym nasze X to się będzie równać, no zgodnie z tym K, czyli 3W plus 2 razy 3U plus 2. Razy. I teraz K minus M. Znowu mamy tak, że będziemy mieć 3W minus 3U, no bo te dwójki się skasują, no i tu będziemy mieć 3W plus 3U i plus 4. No to znowu, dam radę tą trójkę wydobyć? Oczywiście, że z tego, prawda, biorę. Tak samo jak z tego brałam, no to biorę sobie tą trójeczkę i wtedy będę miała tak 3W plus 2. 3U plus 2. Dalej, tu będę miała W minus U i jeszcze razy będę miała 3W plus 3U plus 4. No i znowu mogę zapisać, że to wszystko to jest moje P,
czyli to się równa 3P, gdzie P należy do całkowitych, czyli znowu mi wyszła ta podzielność przez 3. No i mamy jeszcze jakie opcje? No jeszcze kolejny przypadek to jest taki, że jedna będzie dawała resztę 1, a druga będzie dawała resztę 2. Jeszcze taki, prawda? Czyli moje K to będzie 3W, weźmy plus 1, bo to nieważne która, a M to się równa 3U plus 2. No i znowu W przecinek U należą do całkowitych. No to skoro tak, no to rozpisujemy. 3W plus 1 razy 3U plus 2. Razy. Teraz mamy k minus m, czyli ja to będę odejmowała, czyli popatrzmy, co będę miała. 3w, odejmuję 3u, ale 1 minus 2 to jest minus 1. Czyli tutaj trójki nie wyciągnę, tu nie wyciągnę, tu nie wyciągnę. Ale jeszcze mam to dodawanie, czyli teraz dodam 3w plus 3u i z dodawania wychodzi plus 3. Czyli teraz z tego nawiasu tą trójeczkę wydobędę, prawda? Czyli wyciągam trójeczkę, resztę przepisuję jak leci. No, z tym zadaniem jest troszeczkę tego pisania, jak się chce oczywiście tak profesjonalnie zrobić, bo można by było też to zadanie troszeczkę przegadać, tylko jeżeli byśmy sobie tak troszkę przegadali, no to musielibyśmy też jakoś opisać słownie, prawda? No i to jest to nasze P, czyli to się równa 3P, gdzie P należy do całkowitych. Tutaj jest oczywista sprawa, że to wszystko, co tutaj tak podkreślam, pisze N czy też P, to są liczby całkowite, no bo przecież ja wiem, że K i M są całkowite, prawda? No więc później zakładam w tych moich założeniach, że W i U są całkowite, więc dlatego logiczne, że to całe to wyrażenie i każde tutaj w tym przypadku są całkowite. A więc pokazaliśmy sobie teraz, że nasza liczba x jest podzielna przez 2, przeszliśmy przez wszystkie przypadki i pokazaliśmy, że nasza liczba jest podzielna przez 3, przeszliśmy przez wszystkie przypadki, chociaż w niektórych sytuacjach troszeczkę przyspieszyliśmy, żeby już nie było tego wielkiego pisania. Natomiast zwróć uwagę, czy k czy m po tej stronie nie ma znaczenia, czy tu jest k, czy tu jest m, czyli nie ma znaczenia, czy będzie tutaj 3w, a tu 3u plus 1, prawda? Czy tu będzie 3w plus 1, a tutaj 3u, bo to jest tutaj iloczyn. Iloczyn jest przemienny, więc kompletnie nie ma problemu. Tutaj jest k minus m, czyli kwestia jest tego, czy będziemy mieć, jaką będziemy mieć liczbę w nawiasie, prawda? Czy ona będzie dodatnia, czy będzie ujemna. No, ale ostatecznie podsumowując, pokazaliśmy podzielność przez 2, przez 3, czyli ostatecznie ja mogę zapisać, że moja liczba x jest w postaci 6s, gdzie s należy do całkowitych, co kończy dowód. Oczywiście myśmy tej szóstki nie wydobyli, bo myśmy tą podzielność przez 6 zrobili sobie w dwóch jakby częściach. Najpierw sprawdziliśmy podzielność przez 2, później podzielność przez 3, a to dlatego, że doprowadzając x do najprostszej postaci nie daliśmy rady dalej ruszyć z tym. I dlatego musieliśmy te przypadki. To są trudne zadania, jeżeli po prostu trzeba rozpatrywać kilka przypadków, czy je konkretnie porządnie rozpatrzyć, czy je rozpisać, czy je jakby przegadać, no ale to trzeba na maturze pokazać, że się wie, o co chodzi, prawda? Zadanie numer 5 to zadanie z maja 2017 roku, zadanie 7 za 3 punkty. Udowodnij, że dla dowolnych różnych liczby rzeczywistych x i y prawdziwa jest nierówność. X kwadrat, y kwadrat, dodać 2x kwadrat, dodać 2y kwadrat, minus 8xy, dodać 4 jest większe od 0. Mamy udowodnić, że przy takim założeniu, że x i y są dowolnymi liczbami rzeczywistymi, ale mają być różne od siebie, spełniona jest taka teza, czyli spełniona jest taka nierówność. Ja oczywiście tutaj dowód będę przeprowadzała nie wprost, dlatego że mamy do wykazania nierówność, czyli zaprzeczymy tezę, bo taka jest część, prawda, naszego przekształcania tutaj przy dowodzie nie wprost oczywiście. Czyli zaprzeczam tezę, czyli ja przepisuję lewą stronę tezy i ja nie napiszę większe od zera, bo ja mam temu zaprzeczyć. Czyli napiszę mniejsze lub równe od zera. I jeżeli wybrałam metodę dowodzenia nie wprost, to muszę dojść do sprzeczności. No to tak, oczywiście, że na pierwszy rzut oka tutaj pasowałoby nam zauważyć jakieś, no jakieś wzory skróconego mnożenia. No od czego byśmy zaczęli? No tutaj to x kwadrat, y kwadrat takie za bardzo do niczego jest, prawda? Czyli
to jakby z tym połączyć, czyli jakbym ja napisała tak x kwadrat, y kwadrat, bo kolejność mogę zmieniać i tutaj napiszę sobie plus 4, to teraz tak, będę miała x, y i tu będę miała dwójkę, prawda, we wzorze skróconego mnożenia, czyli będę miała później 2ab jeszcze we wzorze, na minusie na pewno będę musiała mieć, ze względu, że tu jest minus, czyli 2 razy 2 razy x, y, czyli potrzebuję 4x, y, prawda, oczywiście na minusie. No to popatrzmy, co nam dalej zostaje. No 2x kwadrat musi zostać, plus 2y kwadrat musi zostać. I tutaj zabrałam minus 4xy, czyli tutaj mam jeszcze minus 4xy, mniejsze lub równe od zera. No i ja tylko zapisałam w innej postaci teraz tą nierówność. Dokładnie to jest to samo. No to teraz ja będę chciała to zwinąć we wzór skróconego mnożenia. No da się, no bo będę miała tak. Tutaj xy, no bo xy jak podniosę do kwadratu, to będzie x kwadrat y kwadrat. Teraz na pewno minus. I teraz tutaj jaką liczbę do kwadratu, żeby dało 4? No dwójkę, prawda? No to żeśmy już to analizowali. I teraz sprawdźmy sobie kontrolnie, czy to się zgadza. Minus 2ab, czyli 2 razy 2 to 4, xy. No zgadza się oczywiście, że się zgadza. No dobra, a spróbujmy się zastanowić, czy może tu by nie było wzoru. Zobacz, czyli dodać. Tylko będzie gorzej. Dlaczego będzie gorzej? Bo ta jest tutaj dwójeczka. Ale co to za problem? Pierwiastek z dwóch x ja bym zaproponowała. Na pewno minus. I tutaj to byłby ten b kwadrat, ten składnik, prawda? Bo to nie w takiej kolejności. To napiszmy pierwiastek z dwóch y i to do kwadratu mniejsze lub równe od zera. No sprawdźmy. Jak podniosę to do kwadratu, to jest 2y kwadrat minus 2ab, czyli 2 razy pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch, czyli to jest 2 razy 2. 4xy, zgadza się. I plus, to podniosę do kwadratu, to mam 2y kwadrat. No idealnie się zgadza, prawda? Czyli wyszły w zasadzie dwa wzory skróconego mnożenia. I teraz uwaga. Tu mamy znowu tak, że mamy kwadrat takiej różnicy, nie? Kwadrat różnicy. Ale mam bardzo ważne założenie, że x nie może być y, w związku z czym to nie może być nigdy temu równe, a pierwiastki z dwóch są przed nimi, prawda? W związku z czym nigdy z tego nawiasu nie wyjdzie 0. No bo x nie może być taki sam jak y. Czyli ja mogę napisać, że ta cała moja liczba, cokolwiek bym tam nie podstawiła, nie? A ja na to patrzę jako na całe wyrażenie, jest zawsze dodatnie. Nigdy nie będzie równe 0. Mogę po prostu napisać większe od 0, ale to nie ma znaczenia, czy napiszę plus, czy większe od 0. No dobra, a teraz jeżeli chodzi o ten kwadrat różnicy, no to popatrzmy tutaj. Mogłoby tak się zdarzyć, że wyszłoby 0, prawda? Wystarczy, żeby x razy y dawało 2. No i wcale nie muszą być takie same, żeby dawały dwójkę, no nie? No bo cokolwiek możemy sobie wyobrazić, czwórkę i jedną drugą. 4 razy jedna druga, no to jest 2. No i 2 minus 2 to jest 0 do kwadratu 0. W związku z czym tu muszę napisać większe lub równe od 0. Ale tak się składa, że teraz jak ja bym chciała tak ładnie podsumować tą lewą stronę, to popatrzmy. Tutaj jest liczba większa lub równa 0, ale na pewno do niej dodaję, ja do niej dodaję liczbę większą od 0. Czyli tu jest na plusie, a tutaj albo jest na plusie, czyli dalej będzie na plusie, albo będzie najmniej 0, ale 0 dodać coś na plusie i tak jest na plusie, prawda? Czyli tutaj mamy liczbę dodatnią, a my mamy napisane mniejsze lub równe 0. Absolutnie, jest to sprzeczność. I tak zakończamy nasz dowód, no i piszemy, co kończy dowód. Zadanie numer 6 to jest zadanie z czerwca 2017 roku, zadanie 7 za 3 punkty. Udowodnij, że dla każdej liczby rzeczywistej x i dla każdej liczby rzeczywistej y prawdziwa jest nierówność. 5x kwadrat dodać y kwadrat minus 4xy dodać 6x dodać 9 jest większe lub równe od 0. Czyli co my tutaj mamy podane? Czyli jakie mamy założenie? My mamy założenie bardzo proste i w zasadzie na razie mało nam mówiące, że x i y to są dowolne liczby rzeczywiste. I my na tej podstawie mamy wykazać taką tezę, że ta nierówność jest prawdziwa. No to ja oczywiście tutaj przeprowadzam dowód, wybieram dowód nie wprost,
ze względu na to, że jest nierówność, czyli zaprzeczam tezę. Czyli przepisuję 5x kwadrat, dodać y kwadrat minus 4xy, dodać 6x, dodać 9. Ja mam temu zaprzeczyć, tej tezie, czyli ja nie napiszę większe lub równo 0, tylko zaprzeczam, a to pewnie musi być mniejsze od 0, prawda? Zaprzeczam. No okej. No to teraz spróbujemy znowu dojść do tej sprzeczności, czyli poszukać wzorów skróconego mnożenia, no bo one tak nam się tutaj ewidentnie nasuwają. Jedynie co, to ta piątka nam tak przeszkadza, no nie? To zróbmy sobie tak, zróbmy sobie 4x kwadrat, dodać x kwadrat, resztę przepiszemy, popatrz. Czasem to jest tak, że trzeba wpaść na pomysł, jak rozpisać, bo to nie jest trudne. Dlaczego pomyślałam o czwórce? No bo tutaj jest 4xy, prawda? Więc pasowałoby mi tutaj jakoś tak to przemyśleć fajnie. Czyli co? Ja wezmę, zapiszę to, to i to koło tego, tylko w odpowiedniej kolejności. 4x kwadrat minus 4xy, dodać y kwadrat, bo tu jest pomieszane x z y, dlatego ja tutaj też muszę wziąć i x, a y, teraz dodać i przepiszę, co mi zostało, to, to i to. Czyli x kwadrat plus 6x plus 9 i to jest mniejsze od 0. No to skoro tak, spróbujmy tutaj, czy czasem tu nie jest wzór skróconego mnożenia. Oczywiście jak się przypatrzymy, to jest 2x minus y do kwadratu. 4x kwadrat zgadza się, minus 2ab, czyli 2 razy 2, 4xy i plus b kwadrat, czyli y kwadrat. Dalej mamy dodać, a teraz tutaj oczywiście, że znowu wzór skróconego mnożenia, tylko teraz będzie z jedną niewiadomą x plus 3 i do kwadratu. No to sprawdzamy. X kwadrat plus 2ab, czyli 2 razy 3, 6 razy x, 6x i plus b kwadrat, czyli 3 do kwadratu to 9. No oczywiście to jest tak dobrane, prawda, tutaj, żeby się dało pozwijać te wzory skróconego mnożenia. Nie mam żadnych założeń oprócz tego, że x i y to są liczby rzeczywiste, czyli to jest dla nas rzecz trywialna w szkole średniej, ponieważ to jest najszerszy zbiór, jaki analizujemy, czyli x tutaj mamy razy 2, minus y i to podniesione do kwadratu. To wiadomo, że jest to liczba większa lub równa 0. Muszę napisać lub równa, ponieważ może tak wyjść, że wyjdzie mi 0, prawda? Nie mam tu żadnych ograniczeń. To z kolei teraz tutaj, x plus 3 do kwadratu. Jaka to jest liczba? No znowu to jest liczba większa lub równa od 0. Nie mam ograniczeń, czyli ja za x mogłabym minus 3 podstawić, no i wtedy by mi wyszło 0. A więc ostatecznie podsumowując, jak dodam większą lub równą 0 i dodam do tej liczby jeszcze liczbę większą lub równą 0, to na pewno będzie większa lub równa 0. A ja tutaj mam mniejsza od 0. No to znowu ewidentna sprzeczność. Ewidentna sprzeczność, co kończy nasz dowód. Na to spotkanie przygotowałam 6 zadań. To są zadania dowodowe. Niektórzy nie chcą się tak przekonać do tych dowodów. Ja polecam dowodów się uczyć, dowody sobie przeanalizować, ćwiczyć dowody. No szczególnie zwrócić uwagę oczywiście na zadania maturalne. Tutaj widzimy, że czasem na tej maturze to były zadania właśnie z podzielnością, czasem ze wzorami skróconego mnożenia, czasem były zadania łatwe, a czasem bardzo trudne, prawda? Tak jak w 2018 roku, gdzie arkusz maturalny moim zdaniem był najtrudniejszy z ostatnich lat w 2018 roku. Naprawdę dowód, który wymaga od ucznia rozważenia kilku czy też kilkunastu przypadków, to jest dowód bardzo trudny, bo gdybyśmy nawet chcieli zapisywać to słownie, no jednak też musimy jakoś to uargumentować, żeby ani jednego punkta nie stracić, bo to jest bardzo ważne, prawda? A czasem te trzy punkty no, mogą nas uratować, jeżeli myślimy o studiach i o jakimś tam wymarzonym kierunku, na który trudno się dostać. Ja oczywiście polecam dowodzić, dowodzić, dowodzić. Dowód dla matematyka to jest piękna sprawa. No, ale no może nie każdy jest matematykiem jeszcze, ale chciałabym zrobić z Ciebie matematyka, dlatego właśnie wybrałam taki temat również do nauki, jak dowodzenie twierdzeń. Temat trudny, ale temat niezwykle ciekawy i pokazujący, jak właśnie jesteś w stanie opanować tą matematykę, na jakim poziomie, bo dowodzić nie każdy może. Niestety, to nie jest tak śpiewać, każdy może dowodzić, każdy może, niestety. Tutaj tak nie działa. Niestety z dowodami jest tak, że trzeba je dużo wyćwiczyć, a mimo nawet ćwiczeń i tak niektórzy później na maturze dochodzi stres,
stres, prawda, nerwy i po prostu nie są w stanie na tyle jasno myśleć, że przeprowadzą dowód od początku do końca bez straty punktów. Dlatego zachęcam do analizy, do wrócenia do tego tematu jeszcze przed samą maturą, żeby sobie powtórzyć, utrwalić, bo na pewno będzie dowodzenie. Jak zwykle zapraszam na moją stronę internetową aikamat.pl, na mój kanał na YouTube, no i oczywiście na mojego fanpage'a. Do zobaczenia na kolejnej bardzo ciekawej lekcji.